Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Dr Paweł Misarek, filozof, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, jest naszym gościem. Skończyliśmy na tym momencie, no, dlaczego Jan Paweł II został wybrany. Na ile takie wejście z zewnątrz, z nowym programem, ale jednocześnie programem, który jest głęboko zakorzeniony w tradycyjnym nauczaniu Kościoła. On jest wyrażany nowym językiem bardzo często. Takim, powiedziałbym, językiem w najlepszym tego słowa znaczeniu posoborowym, czego przykładem jest encyklika Redemptor Hominis, ale jednocześnie to jest nauczanie, no, bardzo tradycyjne. Jak ktoś się obawiał, że papież będzie tradycyjny, no to właśnie taki, jak najbardziej taki był. Tam nie było postępie, nie było rozwoju, nie było zmierzaniu ku świetlanej przyszłości, było o Jezusie Chrystusie. Na ile ten plan, który chcieli postawić przed papieżem kardynałowie, oczywiście Duch Święty postawił ten plan, ale, no, ale oni wykonali to swoimi głosami. Na ile on był realizowany i na ile udało się go zrealizować? Bo oczywiście ten podział, znowuż umownie, liberałowie, konserwatyści, on jest w tej chwili mniej gorący. Dawni antagoniści, no już pomijam fakt, że albo są osobami w bardzo podeszłym wieku, albo już są po drugiej stronie i już znają odpowiedzi na swoje pytania, ale nawet ich następcy już albo jakoś się pojednali ze Stolicą Apostolską, z tym głównym nurtem, no albo po prostu tkwią w takim miejscu nieustannej krytyki, jak Hans King tutaj. On jest akurat znakomitym przykładem człowieka, który już uprawia głównie gazetową teologię poza swoimi dziełami w zupełnie innej dziedzinie, jaką jest próba budowania etyki uniwersalnej, światowej, ale to zupełnie inna dziedzina, która nie ma wpływu na nasze znaczenie. Więc na ile to jest efekt działania Jana Pawła II, a na ile po prostu demografii? No, pewne debaty się skończyły, bo ludzie przestali się nim interesować. Czynnik demograficzny upływu czasu na pewno tu odgrywa potężną rolę. Też i wyraźne wypalenie się niektórych projektów. Takie marzenie, no ono istniało jednak w pewnym nurcie takiego integryzmu posoborowego, znaczy integryzmu posoborowego, mówię w tym sensie takiego traktowania soboru jako, nawet jego dokumentów, jako absolutnie jednorodnej całości tych 16 dokumentów, które właściwie w każdym zdaniu, w każdym fragmencie pozostają tak samo, no, można powiedzieć, nienaruszalnym, prawda, nie podlegającym żadnej dezaktualizacji fragmencie czy jakimś programie dla Kościoła. No, on podlegał dezaktualizacji w różnych swoich uzasadnieniach, w różnych jakichś wątkach pobocznych i tak dalej. To... Gaudium et Spes jest tutaj znakomitym przykładem. Ten dokument jest, mam wrażenie, bardzo często zupełnie niezrozumiały dla ludzi współczesnych. Tak, bo jest właśnie tutaj ta pułapka bardzo obfitych treściowo, bardzo obfitych literacko dokumentów, które po prostu no, musiały, zwłaszcza gdy próbowano w nich opisywać aktualną rzeczywistość, no, musiały jakby z tą rzeczywistością się oddalać. Ale już nawet nie chodzi o same dokumenty soboru, bo to jest zupełnie inna kwestia, ale pewne takie magiczne myślenie o soborze, że to jest właśnie ta nowa epoka, że jeśli Kościół zrezygnuje z różnych swoich przykrych, takich nieprzyjemnych dla człowieka współczesnego składników swojego nauczania, czy właśnie dyscypliny i tak dalej, no to, że nagle właśnie wszyscy Kościół powitają z rozłożonymi ramionami, Kościół się ze światem ucałuje i będzie... No, trochę kardynał Martini jest jeszcze przykładem takiego myślenia, który chce teraz na przykład zmieniać zasady dotyczące rozwodników. Ale to bardzo charakterystyczne, że takie właśnie myśli to w tej chwili wypowiadają starcy, prawda? Czy to jest cały czas myślenie zatrzymane na pewnym tamtym etapie i zupełnie nie przyjmujące do wiadomości, że może się dziać zupełnie inaczej. Więc rzeczywiście no, ten czynnik tutaj odgrywa rolę, ale na pewno działanie Jana Pawła tak powiedzmy ostrożnie również. Prawda? To nie było tak, że ten pontyfikat upłynął tak jakby tylko na albo na przykład na realizowaniu, w prostym realizowaniu dokumentów Soboru Watykańskiego II,
albo na przykład na hamowaniu rewolucji posoborowej. Nie, tutaj pojawiła się nuta swoista, nuta własna dla Jana Pawła II. Rzeczywiście myślę, że pierwszych parę lat pontyfikatu to były przede wszystkim lata, które możemy nazwać takimi latami uspokojenia. Dla wielu katolików, zwłaszcza na Zachodzie, ja wielokrotnie się spotykałem z taką opinią, że dla nich to było jakby, jak można powiedzieć, przywrócenie takiej pewnej energii, której oni od lat nie czuli, bo już myśleli, że ten Kościół się rozsypuje na ich oczach. I tam, gdzie papież przyjeżdżał, przecież ta inicjatywa tych pielgrzymek, tej bezpośredniej obecności w kościele lokalnym, no to to budziło jakąś zupełnie nową energię księża, którzy zobaczyli modlącego się papieża, pełnego siły, odmawiającego z nimi razem różaniec, odprawiającego pobożnie mszę świętą, klęczącego przed Najświętszym Sakramentem, równocześnie bliskiego ludziom, rozmawiającego, nie obawiającego się. Bo to jest też taka dziwna, prawda, maniera, jeszcze za Pawła VI dawano wszystkie oznaki zewnętrzne takiej strasznej otwartości, ale równocześnie jednak ludzie Kościoła pozostawali ludźmi dosyć oddalonymi od takiego kontaktu ze zwykłymi ludźmi. Także się bardzo dużo mówiło o dialogu i bardzo dużo się mówiło o otwartości, ale tak naprawdę to były te gesty, no a można się było ucałować z patriarchą, można było wykonać jakiś inny elegancki gest, no ale to Jan Paweł II miał tę taką moc, no, rzeczywiście od Boga daną, pewnie niepowtarzalną, też można powiedzieć niepowtarzalną, mocno związaną z tą jego osobowością, że on był równocześnie, i to te pierwsze parę lat było bardzo wyraźnie to widoczne, równocześnie takim bardzo pobożnym, oddanym Bogu kontemplatykiem, chętniej mówiącym jednak właśnie o Jezusie Chrystusie i jego mocy odkupienia, chociaż czasami w trudnym języku filozoficznym, tak trzeba powiedzieć, jednak ten rys filozoficzny bardzo mocny zaznaczony, a z drugiej strony no taki ta bezpośredniość, która zdobywała. I to jest coś, co pozostało, prawda? Kilka pierwszych lat uspokojenia to też nie było takich bardzo spokojnych, bo to był czas, który być może płynął w końcu jednorodny głos ze Stolicy Apostolskiej. Papież rzeczywiście nie mówił, że coś powoła komisję, która coś rozwiąże, po czym zmienił tą decyzję tej komisji, ale to jak gdyby zupełnie osobna kwestia, ale jednocześnie toczył, no przynajmniej w tym czasie wydaje się najważniejszy bój. To jeszcze nie okres teologii wyzwolenia, bo to troszeczkę później. I nie cały czas toczony przez pierwsze dziesięciolecie pontyfikatu bój z komunizmem, tylko bój z jezuitami. Tak, to trudna bardzo konfrontacja, która się dla Jana Pawła II nie zakończyła. Zwycięstwem takim pełnym. Tak, nie. Choć wydawało się, że to rozwiązanie no, było dosyć blisko, tak? Jan Paweł II uczynił właściwie bardzo daleko idące ruchy. Można powiedzieć, bardziej gruntowne zmiany w stosunku do jezuitów i ich działań nie zostały podjęte, to jest chyba jednak ostatecznie i w wyobraźni papieża, i przede wszystkim w wyobraźni ludzi, którzy tę pracę w jego imieniu mieli wykonać. No jednak zwyciężyła to marzenie o tym, że ten wielki zakon, mający tak chlubną tradycję, mający tak potężne zasługi, no że on jednak, nie można mu krzywdy zrobić, tak, że nie można zbyt radykalnie zaingerować. No, przypomnijmy, co papież chciał zrobić. Co takiego się działo, że... Przede wszystkim papież przymusił, tak to praktycznie można powiedzieć, przymusił do ustąpienia generała Pedro Arrupę, który był bardzo mocno kojarzony z tą linią takiego nawet, można powiedzieć, politycznego zaangażowania jezuitów, bo oni na rzecz rewolucji, czy to w jej wymiarze ideowym, filozoficznym, czy czasami nawet w wymiarze już takiego zagrzewania do partyzantki, prawda, jakiejś w krajach Ameryki Łacińskiej na przykład, no, tam uczestniczyli. I Arrupę, który w różnych
warstwach, w różnych obszarach aktywności, czy duszpasterstwa jezuickiego właściwie sprzyjał czemuś, co było antytezą dotychczasowego wzoru współdziałania jezuitów ze stolicą apostolską. No, w końcu został przez Jana Pawła II zmuszony do odejścia. To bardzo wyjątkowy i niezwykły moment. I jakby w tym momencie Jan Paweł II zaproponował, czy tak właściwie zainspirował rozwiązanie polegające na wprowadzaniu czegoś w rodzaju komisarycznego zarządu w Towarzystwie Jezusowym. I teraz to był moment, w którym trzeba było zdecydować, co dalej zrobić. Od tego bardzo radykalnego, no rzeczywiście trudnego nawet też do pomyślenia i w realizacji rozwiązania, że no cóż, zakony wypełniają swoją misję, jeśli jej nie wypełniają, no to kończy się misja jakiegoś zakonu. To jest jezuici już raz zostali rozwiązani. Tak, byli kasowani. Oczywiście wtedy ta kasata dokonywała się pod naciskiem wrogów Kościoła bardzo wyraźnie. Tutaj jednak chodziło jednak o jakieś dyscyplinowanie tego zakonu przez jego najwyższą władzę, bo tak naprawdę najwyższą władzą dla jezuitów także jest papież, przypomnijmy. Nie czarny papież, tylko biały papież. No ale to się nie stało, bo w tak zwanym międzyczasie pojawiła się jednak koncepcja dania szansy zakonowi na samodzielną odbudowę. Odbyła się kongregacja generalna. W kongregacji generalnej jezuici wybrali swojego przełożonego, nowego przełożonego, który miał gwarantować jakąś odbudowę. No i tak po tych latach, bo to były potem długie lata ojca Kolvenbacha, to generała jezuitów, no nie można powiedzieć, żeby ta sytuacja tego zakonu tak się radykalnie polepszyła. Teraz sobie przypominam niedawną kongregację generalną jezuitów, już za pontyfikatu Benedykta XVI, i gdy papież tam do nich przyszedł, albo oni przyszli do niego, bo do nich przyszedł jakby legat papieski, tak, a oni potem spotykali się jezuici z Benedyktem, no to właśnie padały ze strony i papieża, i jego kardynałów takie rzeczy, które dla każdego jezuity z przedwieków byłyby jakimś sygnałem, że to tego zakonu nie ma, w którym oni istnieją. Tam jest taka wątpliwość, czy jezuici mają trudność z ślubem posłuszeństwa wobec papieża, prawda? Jakieś takie papież wprost o to się upomniał. No to znaczy, że ten zakon przeżywa naprawdę, nie mówię o wymiarze ilościowym, nie mówię o możliwościach, bo to jest cały czas imperium. Oni mają bardzo duże możliwości i znaczenie. Jest wielu bardzo zaangażowanych i duszpastersko wiernych doktrynalnie kapłanów, którym papież powierza i dzisiaj różne wspaniałe zadania, no i rzecznikiem papieża jest jezuita i tak dalej, to wszystko prawda. Ale z drugiej strony ten zakon no, nie generuje nowej jakości, jakiejś w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no jest jakimś rojowiskiem indywiduów o bardzo rozmaitej postawie. W tym samym czasie, można powiedzieć, papież też, nie chcę powiedzieć, bo to oczywiście się nasuwają takie porównania militarne trochę, ale toczył jedną z wielu swoich potyczek z taką teologią, nazwijmy ją liberalną, czy postępową, bo to jest i sprawa Hansa Kinga, który krótko wcześniej opublikował słynną książkę Nieomylny, zresztą przetłumaczoną również na język polski, w której kwestionował już nie tylko nieomylność papieża tak naprawdę, bo to jest jeden element, który też jest oczywiście niedopuszczalny dla katolika, ale kwestionował w ogóle nieomylność Kościoła tak naprawdę. Przechodził nawet nie na pozycje prawosławne, no bo prawosławni by się zgodzili z zakwestionowaniem w nieomylności papieża, ale tak naprawdę przechodził na pozycje w najlepszym razie anglikańskie, chociaż wielu Anglikanów by się z nimi nie zgodziło, a w najgorszym razie już po prostu czysto protestanckie i to w takiej dość radykalnej wersji. No i to także próba, powiedziałbym, rekonstruowania
starej teologii nowym językiem. Próba, którą zresztą papież podejmował wcześniej jako wykładowca filozofii, kiedy próbował rekonstruować tomizm w języku fenomenologii, czy wyrażać tradycyjną naukę Kościoła w kwestiach moralności seksualnej w nowym zupełnie języku duszpasterskim i filozoficznym, czego przykładem jest miłość i odpowiedzialność. Tak. Trzeba przypomnieć, że ten ruch papieża wobec Hansa Küngera był odbierany jako coś absolutnie niebywałego, bo papież nie tylko, tak jak Paweł VI nawoływał, napominał, no przecież trzeba przypomnieć, że Paweł VI wielokrotnie wracał do takiej tradycyjnej doktryny, wydawał dokumenty, no kredo pawłowe, kredo ludu bożego, to jest przepiękny dokument, znakomicie oddający tę tęsknotę wierności, która w Pawle VI była bardzo mocno zaznaczona. Ale Jan Paweł II poszedł dalej, bo po tych różnych napomnieniach i deklaracjach Stolica Apostolska wyglądała trochę na taką bezsilną, podstarzałą kobietę, która wyrzeka, że mąż alkoholik ją bije, tak? Ale nigdy nic więcej w tej sprawie nie zrobi. No, Jan Paweł II zrobił, jakby powiedzieć, wykorzystał, użył tej władzy, którą posiadał i po prostu przypomniał, albo wręcz orzekł, że Hans King nie może być traktowany jako teolog katolicki. Co oczywiście bardzo życia temu autorowi nie skomplikowało, no bo bardzo szybko okazało się, że on mógł kontynuować swoją karierę jako wykładowca na tym samym uniwersytecie, tylko na katedrze, którą specjalnie dla niego stworzono. No to jest kwestia prawa niemieckiego. Tak, to już jest zupełnie inna kwestia, a także zresztą nie chodziło o uprzykrzanie mu życia. Właśnie na tym polega cała prawda tych kar kościelnych, że one, ich celem tak naprawdę nie jest uprzykrzanie komuś życia. Czasami ci, którzy ich używają, też o tym zapominają. Nie chodzi o uprzykrzanie komuś życia, tylko chodzi o wyraźny znak dla samego delikwenta i dla całego ludu bożego równocześnie, że jego postawa, jego zachowanie, jego słowa, jego nauczanie, no po prostu nie mają sankcji kościelnej. I tak to było w odniesieniu do Kinga, można powiedzieć, że to wywołało jednak potężne zaskoczenie, bo w kościele posoborowym, używam tego pojęcia tak trochę w cudzysłowie, prawda, w kościele posoborowym jednak do tego czasu przynajmniej uważano, że wszystkie wzmianki o karach kościelnych to jest jakaś pozostałość niechlubnego średniowiecza. I że to właściwie, trzeba pamiętać, że właściwie wtedy nie było już, był jakby w zawieszeniu kodeks prawa kanonicznego, bo to był stary kodeks, nie było nowego. Było takie prawo powielaczowe i tak właściwie wisiała w powietrzu taka myśl, że w ogóle kościołowi nie jest potrzebne żadne prawo, żaden regulamin, nic w tym rodzaju. I teraz użycie kary, która należała jednak do tego repertuaru prawa kanonicznego, no było takim przypomnieniem, że te marzenia, ta magia posoboru papieża nie krępuje, że papież działa. To było inaczej. Uspokojenie, bo te kary nawiązały się z uspokojeniem atmosfery, niewątpliwie. No, okazało się, że ktoś nie głosi tego, co powinien i że to nie jest katolickie. Ktoś... Takim równocześnie elementem uspokojenia dla na przykład części opinii katolickiej było też bardzo szybkie zainicjowanie dialogu z arcybiskupem Lefebvrem. To była rzecz bardzo też dla wielu komentatorów zaskakująca, ale też i dla samego arcybiskupa Lefebvre. Ja teraz niedawno przeglądałem jego teksty z tamtego czasu, z okresu początku pontyfikatu Jana Pawła II. I on był ogromny, pełen nadziei, że dojdzie do jakiegoś pogodzenia. No, Jan Paweł II zaprosił go do siebie, oni rozmawiali, znamy zapis tej rozmowy, była bardzo obiecująca. Lefebvre wyszedł z tej rozmowy, pytany przez dziennikarzy Le Monde, co oni mówili, że przy tym papieżu powiedział mu, wszystko jest możliwe. Co jest moim zdaniem bardzo dobrą, bardzo krótką, ale bardzo dobrą definicją tego właśnie sposobu widzenia tego papieża przez wiele odłamów opinii w kościele tamtego czasu. Bo papież zaskakiwał.
Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. To jest ten element uspokojenia różnych bardzo frakcji. A co dalej papież, jak gdyby zdecydował się zaproponować Kościołowi poza uspokojeniem, no takim wyraźnym powrotem do... Tu jest... Do doktryny raczej niż do zwyczaju. To, z czego zrezygnował Paweł VI, tak naprawdę, ja mówię o tej sferze takiej symbolicznej, wizualnej, zostało zachowane. Jan Paweł II nie walczył o przywrócenie tego. Nie, zostało zachowane i nawet można powiedzieć więcej. Tutaj jest rola osoby dosyć ważnej, bardzo, w hierarchii kościelnej niezbyt wysoko, ale dla medialnego przekazu Kościoła bardzo ważnej, mianowicie towarzyszącego wszędzie Janowi Pawłowi II, jego mistrzowi ceremonii, Piero Marini, który miał tę funkcję mistrza ceremonii papieskich. To była postać dla wyobrażenia o liturgii katolickiej bardzo wpływowa, bo przecież papież jeżdżąc po świecie, a w wielu miejscach odprawiał uroczyście, a nawet będąc po prostu u siebie na Watykanie, czy w ogóle w Rzymie, stawał się coraz częściej papieżem telewizyjnym. No, to znaczy media zaczęły odgrywać coraz większą rolę, coraz częściej transmitowano, pokazywano papieża i w związku z tym także i obraz jego celebracji. I wiele zwyczajów, które wprowadzał w celebracjach papieskich Piero Marini, no jakoś tam za akceptacją, zgodą Jana Pawła II, który tak naprawdę nie miał tutaj wielkiego, no nie należał do tych papieży, których szczególną troską była akurat liturgia, tak? Jakoś nam jest charakterystyczne, że jak na przykład Karol Wojtyła pisał o przełomie soborowym książkę, to właściwie w tej książce prawie, że o liturgii nie pisze. Pisze o bardzo wielu różnych rzeczach, a ten dokument o liturgii jakoś specjalnie go nie zatrzymał, prawda? Więc to jest charakterystyczne dla jego osobowości, dla jego duchowości. Zresztą on zostawił swobodę. I ta swoboda polegała też na tym, że ten jego mistrz ceremonii trochę robił, co chciał w niektórych obszarach, no i tworzył taki uzus, prawda? Bo ludzie patrzyli w telewizji, ja często też byłem świadkiem tego, jak ten argument stosowano. Widzieliście, jak papież, a to jak udzielał Komunii Świętej na przykład, czy na stojąco, czy tam inaczej jeszcze. To były rzeczy, które tworzyły pewien obraz. Ale tak jak tutaj mówimy, rzeczywiście w tych dziedzinach takich pewnego obyczaju kościelnego, Jan Paweł II, tego oficjalnego obyczaju kościelnego, to Jan Paweł II tutaj zmian nie dokonywał. Natomiast co się tutaj ciekawego działo? No działy się encykliki. Na przykład dla nas w Polsce bardzo ważny ten cały nurt przez papieża wtedy rozwijany takiej analizy pracy. Encyklika Laborem Exercens. To była rzecz, która, jak się dzisiaj na nią patrzy, no to tam oczywiście można, byli krytycy, byli ci, którzy zwracali uwagę, że to tak trochę, jakby powiedzieć, zbliżało się do takiej tej orientacji takiej dialogowej, trzeciej drogi, że ani marksizm, ani kapitalizm, że ani socjalizm, ani kapitalizm, że to czegoś trzeba szukać trzeciego. No, że krytykowano, że na przykład definicja pracy w tej encyklice, czy cała ta teologia pracy, to jest coś może nie do końca takiego trzymającego się jakoś w całości, prawda? No, to jest zupełnie inna kwestia, ale dla nas, pamiętam ja, doświadczenie Solidarności, to było strasznie ważne. Wtedy się bardzo dużo w Polsce cały czas myślało w tych kategoriach właśnie wyzwolenia pracy, tam pracy, która ma sens, która ma nie pozbawiać godności. Tak? Więc tutaj akurat papież i z jednej strony wychodził z tego doświadczenia, na pewno, a z drugiej strony je jakoś wzmacniał akurat ten nurt myślenia. Natomiast nie zapominajmy o wielkim przewrocie, tak można powiedzieć, czy przełomie, przewrót to za dużo, ale pewnym przełomie duchowym, którym w życiu
papieża było jego doświadczenie no, zamachu na nim, prawda, w 81 roku. To my często o tym mówimy w tych kategoriach, no, że stała się taka rzecz niezwykła, straszna, że wielkie mocarstwo chciało zabić człowieka, którego uważało za swojego wroga i wysłało ludzi, żeby strzelali do papieża. Ale tam się stało jeszcze coś innego, bo przecież papież odkrył w okresie swojej rekonwalescencji po tym zamachu, odkrył to, co potem traktował przez całe życie jako tę fatimską tajemnicę swojego pontyfikatu. To jest kwestia wtedy jego zainteresowania tym tak zwanym trzecim sekretem fatimskim, bo wcześniej on się tym nie interesował. Tutaj, jak sam mówi, poprosił, żeby mu wszystkie materiały przyniesiono do szpitala, jeszcze gdy był w szpitalu. I to niewątpliwie miało potężny wpływ na to, jak on potem widział dalej swoją rolę, swoje znaczenie. Na przykład myślę, że podejrzewam, tak, że na przykład całe zaangażowanie papieża w sprawie, no też teraz nieraz dyskutowane, zaangażowanie na rzecz tam na przykład niewywoływania konfliktów, prawda, czyli no jednak nie zaostrzania konfliktów światowych. No to ostatnim przykładem była wojna w Iraku, której papież był zdecydowanie wyraźnie przeciwny. Prawda? Że to były, że to, albo na przykład te z kolei no, bardzo trudne w interpretacji przez teologów naprawdę z trudem opisywane, natomiast bardzo entuzjastycznie z kolei chwalone przez publicystów, no doświadczenie tych modlitw w Asyżu, prawda? Tych zjazdów przedstawicieli różnych religii. Znaczy, całowanie Koranu to zupełnie inny okres, ale też trudny teologicznie. Coś w tym jest z takiego przekonania papieskiego, które wtedy mogło się pojawić, takiego paraapokaliptycznego, to znaczy takiego, że sytuacja jest tak wyjątkowa, że świat jest w tak nieprawdopodobnie już wyjątkowej jakiejś swojej epoce, że też wymaga jakichś gestów, które no, ten wątek przełamują. Wraca. Ja mam wrażenie, że on wraca nawet w polskich pielgrzymkach. Ta ostatnia pielgrzymka, ona jest często lekceważona, albo sprowadzana do takiego poziomu, no papież przyjechał i powiedział, że mamy czynić czyny miłosierdzia. Natomiast tam padały słowa, no apokaliptyczne, to znaczy przypomniane zostały objawienia siostry Faustyny, które są apokaliptyczne, nie ma co ukrywać. To nie jest miła opowiastka o tym, że Pan Jezus wszystkich kocha, ale tam są naprawdę, jak się dobrze wczytać, to jest i zapowiedź zburzenia Warszawy, czyli powstania warszawskiego i tego, co stało się później. No jest i wątek o Józefie Piłsudskim, jego akurat. Tego fragmentu strasznie nie lubili narodowi demokraci różnego typu. Strasznie ich ono złościło. Ale jest też to wezwanie papieża, przypomnienie, że stąd wyjdzie iskra. Tak, to papież bardzo... I wezwanie do misji. Papież przecież z tym bardzo silnie się utożsamiał. Więc rzeczywiście dobrze, że to rzeczywiście powinniśmy to połączyć, bo z jednej strony jest ten moment fatimski, gdzie tutaj jakoś ta głęboka, mocno przygotowana od lat, maryjna wrażliwość papieża znajduje swoje także swój taki przekład na pewną wizję historii, aktualnie dziejącej się rzeczywistości historycznej, a z drugiej strony no jest to mocne zaangażowanie najpierw Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II w sprawę miłosierdzia Bożego. Lives et Misericordia, to jest encyklika, która to rozwija tak intelektualnie, ale potem te ostatnie lata pontyfikatu z tym obrazem papieża w sanktuarium w Łagiewnikach i tak jakby opowiadającego swoje życie przez te objawienia, bo tam mówi, że wiąże ten obraz siebie jako kogoś, kto przeszedł od chodzenia w sabotach tam koło tego sanktuarium do pracy, do pracy robotnika, przeszedł od tego do tego, że teraz jest tutaj jako papież, prawda? I równocześnie związał to z tą obietnicą, że stąd wyjdzie ta iskra. Teraz myślę, że papież siebie nie traktował jako
Tak to zawsze rozumiałem. Nie utożsamiał się z tym, z tą iskrą, że tak nie, powiem. Nie, ja też tak nie sądzę. Jako z tym spełnieniem tego, tylko jako uważał się za swoistego zwiastuna tego. No ale to tym bardziej wzmacnia apokaliptyczny wyraz tej myśli. To znaczy, jeśli to jest tylko zwiastun, to rzeczywiście może się łatwo okazać, że to, no, że papież uważał, że to wypełnienie czasów się zbliża i że fakt, że udało się zwyciężyć komunizm, co się wydawało końcem historii, przypomnijmy niektórym myślicielom, wcale nie oznacza końca historii, a może oznaczać tylko początek końca świata. Ja tutaj nie chcę mówić o datach, bo to oczywiście zupełnie nie po katolicku, powiesz, też tego ty nigdy nie mówił, ale że to wcale nie musi oznaczać końca historii, no tak najdelikatniej rzecz ujmując. Tak. Rzeczywiście do tej pory nie wymieniliśmy tego elementu, ale on jest szalenie ważny. To jest ta odwaga konfrontacji z komunizmem, ale takiej konfrontacji na polską manierę, tak? Takiej nie na manierę polską roku 20, ale na manierę polską tego ruchu oporu, którego papież był świadkiem i uczestnikiem przez lata PRL-u, tak? Będąc tutaj na miejscu. Czyli papież nigdy nie dążył i nie inspirował takiego konfliktu gorącego, prawda? Próby jakiejś... Zawsze ostrzegał, żeby tak, krew już więcej nie przelała. Tak, był bardzo ostrożny, a z drugiej strony była w nim taka odwaga i taka swoboda ducha, której bardzo dziwne, że jego otoczenie włoskiego czy innego zachodniego pochodzenia nie miało, prawda? Że papież tutaj nie, chociaż potrafił być dyplomatą, to jednak można powiedzieć, że znając realia socjalizmu i komunizmu, miał też taką świadomość, jak daleko może się posunąć, nie tylko w znaczeniu dyplomatycznym, jak daleko mogę się posunąć, żeby na przykład ktoś po drugiej stronie był nadal zadowolony, że ze mną rozmawia. Nie, papież wiedział, że jego zadaniem jest zapewne zrobienie czegoś, co wcale drugiej strony nie zadowoli w żaden sposób, ale czegoś, co równocześnie nie wywoła niepotrzebnych retorsji. Zupełnie kończąc naszą rozmowę, ja się nie mogę nie zapytać o to, jaką wizję dla Polaków, dla Polski, inaczej nawet nie jaką wizję, jakie zadanie dla nas Polaków miał Jan Paweł II? O to wraca i w tym przemówieniu właśnie w Łagiewnikach, czy w czasie w ogóle całej tej ostatniej pielgrzymki. Wracało bardzo wyraźnie w 1991 roku, kiedy papież postulował budowę demokracji wartości. Ja powiem tak ostrożnie, chociaż to tak naprawdę była demokracja chrześcijańska, bez żadnego, nie chadecka, tylko chrześcijańska. Papież był niewątpliwie wychowankiem takiej inteligenckiej kultury romantycznej XIX wieku, niewątpliwie. Przetworzonej przez jego własne myślenie i tak dalej, ale to był ten pokład jego myślenia, Mickiewicz, Księgi Narodu, Pielgrzymstwa Polskiego, Słowackiego, Krasińskiego, różne, no, Norwid, który oczywiście był bardzo mocno gdzieś tam w jego myśleniu również obecny. I to kształtowało na pewno też bardzo mocno jego, ten cały biblijny materiał jego teologii, historii, w tym także roli Polski. Jest w tym jakieś gdzieś tam w samym środku słowo wolność i obowiązek, tak? Te dwa połączenie, że Polska ma i Polacy mają dać wzór takiego korzystania z wolności, w którym wypełnia się także, no właśnie, taki bardzo charakterystyczny dla inteligencji tamtego czasu, taki inteligencki etos obowiązku, że trzeba więcej, że trzeba
wymagać od siebie, że ten wątek, prawda, który tam się pojawiał, wymagajcie od siebie, nawet gdyby od was nie wymagano, to do młodzieży było związane, ale to jest właśnie taki element tego testamentu takiego duchowego, którym właściwie żyły pokolenia te starające się o niepodległość w XIX wieku, że nikt nam jej nie da, że nikt nie da nam wolności, ale sama wolność nie wystarczy. Trzeba ją jeszcze umieć uprawiać. I jestem przekonany po lekturze przemówień papieskich, po lekturze także korespondencji takiej, którą jakoś tam gdzieś przenikała, tych przyjaciele, którzy korespondowali z Janem Pawłem II gdzieś na przełomie 80-tych, 90-tych lat, że papież był głęboko przekonany, że ku temu idziemy, że jakby to nowe pokolenie, to pokolenie, które przejmuje władzę w Polsce niepodległej, to jest pokolenie, które to świetnie rozumie. I przyjechał do Polski w 91 roku z mocnym przekonaniem, że właściwie przypomina pewien klucz, który we wszystkich jest zaakceptowany. Że oczywiście musi być ktoś, kto przyjdzie jak ten właśnie król duch, prawda? I jakby wypowie to, co tak, się wypowie to, ale że to już jest, we wszystkich żyje. I tym bardziej cierpkie, tym bardziej bolesne było to doświadczenie takiego odrzucenia tego, bo też papież Republikę na podstawie dekalogu tam zaproponował. I tutaj się okazało, że jedni go zupełnie zlekceważyli albo wręcz uznali już za niepotrzebnego im w ich planach, a drudzy z kolei jakoś nie byli na tyle zmobilizowani, żeby to potrafić zrealizować. No, mieliśmy czas, to był taki nieprawdopodobnie wydawało się cudowny czas, prawda, gdy z jednej strony był papież, który z Rzymu widział i wspierał nas i podnosił, a z drugiej strony w kraju był ktoś, kogo już był wtedy prezydentem, którego traktowało się jako takiego mimo wszystkich jego tam potknięć i tak dalej, które już wtedy były wiadome, to jednak jest tym duchowym przywódcą, prawda, politycznym, jest człowiek mit. A i to był ten czas, w którym jeszcze ten mit się nie rozsypał, w którym on miał siłę zbierania, siłę mobilizowania i to wszystko zostało Ale jakby powiedział Jan Paweł II, żeby już skończyć tą rozmowę, w historii Polski były takie momenty, kiedy roztrwanialiśmy to, co mieliśmy. Siłą Polski zawsze było to, że w końcu przychodził czas, niełatwy czas budowania od nowa, a my cały czas możemy podjąć dziedzictwo Jana Pawła II, także w wersji polskiej. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był dr Paweł Milcarek, filozof, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.